Dzień dobry, ja jestem łysiejący pan Piotr. Dawno nas tutaj nie było w tym ślicznym miejscu, nie? Nawet jest woda. Jest kilka rzeczy, o których trzeba porozmawiać. Po pierwsze, powiedzcie mi, jakbym był łysy, to bym był przystojny? Dostaję dużo komentarzy, wiele jest takich samych, więc uznałem, że zrobię taki filmik, w którym odpowiem na takie, no te komentarze, co się często powtarzają po prostu na moich filmach. Porozmawiajmy o Team Fortress 2. Team Fortress 2 to jest fajna gra, nie mówię, że nie, ale kolega zadał mi pytanie, które mnie poruszyło. Czemu ten film nie jest o Team Fortress 2? Nie powiem ci tego. Nie wiem, czym jest Team Fortress 2. Może to jest jakieś lekarstwo na ból głowy? Ale mogę ci powiedzieć, dlaczego ten film nie jest Team Fortress 2. Co prawda lubię sam koncept gry i postaci, ale w samą grę już od bardzo dawna nie gram. Dlaczego? Bo mnie przestała interesować, szczerze. To nie jest tak, że nie wiem, że nie lubię już jej, tylko jest wiele ciekawszych rzeczy, które teraz są ciekawsze. Dlatego nie oczekujcie, że na tym kanale będą się stricte pojawiały tylko materiały z Team Fortress 2, bo to nie Team Fortress 2 ten kanał stoi. Ten kanał z reguły miał być na początku, miał być o gameplayach z Team Fortress, to jest prawda. Nawet prowadziłem go z Invikatorem, to był Cox, to był Niemiec kolega mój, którego poznałem właśnie w Team Fortress. Świetnie się z nim grało. Nadal mam z nim kontakt. Skubany nadal gra w TF-a czasami. Ale po pewnym czasie chciałem przemianować ten kanał, żeby był po polsku. Bo zacząłem robić te dubbingi, ale bez sensu było robić dubbingi po angielsku. No bo prowadziliśmy ten kanał po angielsku, żeby Niemiec rozumiał, co my w ogóle nagrywamy. A teraz go chciałem przemianować na polski, żeby były polskie dubbingi. No bo bez sensu na angielskim kanale wstawiać polskie dubbingi. No więc od tamtego momentu ten kanał zamienił się bardziej w moje takie CV. Czyli co ja takiego ciekawego mogę wydobyć z siebie. Mamy filmy fabularne, mamy dubbingi. No i nie, to są takie moje czyste, takie moje hobbystyczne produkcje, z których mam nadzieję, że kiedyś będę, no, dostawał jakieś wynagrodzenie oczywiście, nie? No bo to jest dla mnie, no, ciekawe, to jest dla mnie najciekawsze zajęcie. Takie filmy i dubbing. Dlatego tutaj jest inna rzecz. Kiedy ja coś dubbinguję, to jest dlatego, że mi się bardzo ten filmik osobiście podoba. I to nie do końca też zawsze jest jedyny warunek, bo jeszcze wolałbym, żeby w tym filmie dużo mówili, żeby był sens w ogóle to dubbingować. Albo żeby było wymagające to do zdubbingowania też jakoś. Jakie jest wyzwanie w dubbingowaniu, nie wiem, ja nigdy w życiu nie będę lektorem, bo to jest po prostu, nie wiem, takie czytanie po prostu. Ja nie umiem czytać, ja ledwo umiem czytać, nie? Wiecie, ile ja błędów popełniam przy czytaniu prostych zdań? To jest niesamowite. No więc w dużym skrócie. Ten kanał nie będzie nigdy się skupiał na Team Fortress 2, tylko po prostu akurat miałem ochotę na wstawianie dużo dubbingów z Team Fortress. Teraz powoli od tego odchodzę, bo mi się to znudziło. Chociaż też planuję w przyszłości faktycznie zrobić więcej dubbingów do Team Fortress, także nie uważajcie, że ja uciekam w ogóle od tej gry, tylko kiedyś z tego filmy znowu będą, jak będę miał na to ochotę po prostu, no nie będę się zmuszać do niczego przecież. Kolega zadał bardzo dobre pytanie, to nie jest pytanie, dawaj Toxic Scout 2. Dam. To jest w planach. Jak będę miał ochotę, haha. Cały ten film będzie się opierał na tym, że nie mam ochoty nic robić w sumie. Muszę też coś naprostować, bo zobaczyłem ten komentarz i się przestraszyłem. Kolejna zajebista animacja, pozdro. Żeby nie było, po to wstawiam w pierwsze 10 sekund dubbingu autora animacji. Żeby nie było, że
że to jest moja animacja, bo ja wiem, że ludziom się to myli. Widziałem to na kanale Pawlika. Głównie w sumie tam. Ostatnia rzecz, jaką chcę, to żeby ludzie myśleli, że ja robię animację, bo ja się nie nadaję do robienia animacji. Mój jest tylko głos. Chociaż też trochę mi to pochlebia, że niektórzy też piszą komentarze typu: bardzo dobra robota, panowie. Pod dubbingami, w których grałem tylko ja. Kolejne świetne pytanie, dlaczego mam bana na Discordzie? Powiem każdej osobie, która dostała bana na Discordzie i ma zamiar pisać takie komentarze. Po pierwsze, nie mogę odpowiedzieć ci na to pytanie, bo sam nie wiem. Bo to moderacja się zajmuje banowaniem użytkowników, a nie ja. Chociaż mam kontakt z moderacją, to znaczy z Tududzią, z Pietkiem, z Tościkiem. I oni o wszystkim wiedzą, oni kontrolują normalnie cały system. I jak ja im będę zawracał głowę, będę im wchodził, kurde, i mówił: siema, dlaczego ten gościu dostał bana? I tak za każdą osobę, to się biedni zapracują na śmierć. Nie będzie sytuacji, że jak mi napiszesz, żebym cię odbanował, to że cię odbanuję. Nie będzie czegoś takiego po prostu, no. Wailuigi napisał do mnie komentarz, dlatego nie ma go w Smash Bros. Gdybyś robił pełny dubbing, to służę strunami głosowymi. Pomyliłem się przy czytaniu, widzicie, że ja nie umiem czytać? Po moim filmie, gdzie mówiłem, że będę płacił aktorom za występowanie w moich filmach, pojawiło się dużo... pojawiło się dużo wiadomości. Nagle, powiedziałbym, 20 osób napisało do mnie, że jakby co, to oni są chętni zagrać w jakimś moim filmie. Ja rozumiem, że ludzie są chętni do kreatywnych rzeczy, szczególnie kiedy w grę wchodzą pieniądze. Dlatego też jestem w tej branży. Sytuacja z zatrudnianiem u mnie aktorów jest problematyczna, bo z reguły wolę dubbingi całe nagrywać samemu. Dlaczego? Bo i to, że nie muszę się cackać z innymi aktorami, że dostarczy, że muszą mi dostarczyć nagrania, później muszą mi dostarczyć te poprawki i albo jeszcze nie zrozumieją, jak coś tam nagrać i tak dalej, to jest normalne, oczywiście. Ale po co ja mam się tym męczyć, kiedy mogę wszystkie głosy w tym konkretnym filmie zagrać sam? No i jeśli to brzmi dość dobrze, to to nie przejdzie po prostu. Jak był ten człowiek przyssawka, albo większość filmów z Team Fortress właśnie, które wstawiałem na kanał. Po prostu mogę, jestem na tyle pewny, że dobrze zagram daną postać, że nie muszę zatrudniać po prostu innych aktorów. I co z tego wynika? Z tego wynika, że najczęściej będę zatrudniał aktorki. To będzie nierówność płciowa. Jestem mężczyzną. A przynajmniej tak myślę. Tak identyfikuję się jako mężczyzna. I niestety, bardzo się starałem, ale nie potrafię wydawać z siebie kobiecych dźwięków. Naprawdę, uwierzcie mi, trenowałem. Ale nie daję rady. Więc jeśli będę potrzebował jakiegoś aktora, to najprawdopodobniej aktorkę żeńską do dubbingu. Bo sam w żeńskiej roli nigdy nie zagram, ale męską zwykle potrafię zagrać. Po prostu. Już swoją drogą, czy dobrze, czy lepiej, czy gorzej. Potrafię zagrać, kiedy ja jestem zadowolony z tego, jak ta rola wyszła, to dla mnie to wystarczy. Jeśli będę potrzebował aktora, dam wam znać. Na Discordzie, link macie w opisie, bo niektórzy też nie wiedzą, że ja mam Discorda nadal. I to jest niesamowite, bo jak wejdziesz na główną stronę mojego kanału, to pierwszy link, który tam jest, to jest Discord. Więc nie rozumiem, skąd tyle pytań. Dlaczego nie mam serweru Discord? Dlaczego oni się pytają mnie o to z taką pewnością, że go nie mam? Nie rozumiem. Na niektórych filmach nawet widać, że mam Discorda i że mam serwer na Discordzie. Więc nie rozumiem. Ale teraz macie informacje o tym. Jeśli oglądaliście do tego momentu, to teraz wiecie, proszę bardzo. Następna kwestia, dasz wersję DIY. Zauważycie, że zwykle jak robię dubbingi, to nie zawsze wstawiam wersję zrób to sam, czyli wersję bez dialogów, tylko z samymi efektami dźwiękowymi i z samą muzyką. Dlaczego? Jest taka kwestia, że jeśli dubbing faktycznie
wymaga ode mnie usunięcia całego dźwięku i wstawienia bardzo dużej ilości efektów dźwiękowych i trochę tamtych utworów muzycznych, to faktycznie zrobię wersję zrób to sam, bo wiem, że to jest uciążliwe i wiem, że niektórym może się nie chcieć po prostu zrobić takiej wersji bez dialogów. A co się dzieje z filmami, które mają po prostu mało efektów dźwiękowych albo łatwo pod nie zrobić dubbing? No nie robię wersji zrób to sam, no bo to takie... Nie wiem, taki spam z tego wychodzi. Jak wystarczy pod dubbing wrzucić utwór jakiś, to co ja mam utwór, kurde, wstawić czysty do wklejenia sobie do filmu? No bez sensu. Albo jeśli dubbing po prostu... Albo jeśli dołożenie tych... Jeszcze raz. Albo jeśli dołożenie tych... Nie mogę się wysłowić. Albo jeżeli dołożenie tych... Albo jeżeli dołożenie tych kilku efektów dźwiękowych to jest po prostu 5 minut roboty, to też nie będę wstawiał takiej wersji zrób to sam. No bo to przecież jest 5 minut roboty. Jeśli nie chce ci się dorzucić tych kilku efektów dźwiękowych, to wątpię, że będzie ci się chciało zrobić w ogóle dubbing do czegoś takiego. Dlatego wersje DIY będą tylko dla dubbingów, które uznam, że faktycznie zasługują na to, które są trudniejsze do zmontowania. Albo które nie mają już gotowej wersji DIY w internecie, bo też tak czasami bywa. Następne pytanie to, czy tylko ja oglądałem Hazbin Hotel w tym, co grał... Co? Jezus, jeszcze raz! Czy tylko ja oglądałem Hazbin Hotel w tym, co mówił pan Piotr? Pewnie nie jesteś jedyny, ale chciałem poinformować, że będę robił swoje własne interpretacje kilku męskich postaci z Hazbin Hotel, bo uznałem, że ten Serpentius, czy jak on tam się nazywa, to jest bardzo fajna postać i moja ulubiona na pewno, ale zauważyłem, że niektóre postaci ja bym zrobił inaczej niż inni aktorzy głosowi. I mnie korci teraz, żeby je nagrać, bo one mają taki fajny potencjał aktorski i chcę je sobie spróbować, dlatego możecie się spodziewać filmu z Hazbin Hotel. Tylko nie całości, tylko niektórych ról. Całości nie będę składał, nie. No, panie Piotrze, osoba, która odpowiada za naprawę rozrusznika w twojej mózgownicy zjebała sprawę. Robisz dubbing do animacji z 2016. Chyba, przez samo H. Z tego wyjdą dwie sprawy. Pierwsza, nie będę odpisywał, ani czytał dalej żadnego komentarza, który będzie miał błąd ortograficzny. Proszę bardzo. Teraz macie się starać, bo nie będę ich czytał i nie będę na nie odpisywał. Czyli to jest, panie Jakubie Przychodzki, jesteś ostatnim człowiekiem. Dlaczego robię takie dubbingi do tak starych animacji? Jak mówiłem, po prostu mi się podobają te starsze animacje i muszę nadgonić. Robię dubbingi do tych animacji, które mi się do tej pory podobały po prostu. I po drodze często spotykam też inne animacje, o których w ogóle zapomniałem. I też chcę z nich zrobić dubbing. Więc jest cała lista, która cały czas rośnie, filmów, które chcę zdubbingować. Niektóre są nowsze, niektóre starsze, ale większość jest starszych, no bo tak. Jak już animujesz? Jezus, kolejne myśli, że animację robię. Jak już animujesz tego twórcę, to z dubbingu jego serię animacji z Team Fortress 2. Po pierwsze, ja robię dubbingi, a nie animuję. Po drugie, nie, to już wspomniałem o tym, wypierdalaj. Dość średni ten fandub, wiele w ogóle nie przypomina oryginału. No ponad 500 osób by się z tobą nie zgodziło. Inna sprawa, niektórzy pytają... Jezus. Inna sprawa, niektórzy pytają, dlaczego nie ma streamów. Dlaczego nie ma live'ów w ogóle. Kiedyś tam były przecież, panie Piotrze, było tak fajnie. Czemu nie ma streamów? Dlatego, że mój internet jest do dupy. Co to znaczy? Od czasu pandemii coś się stało. I ten mój internet, kiedy był słaby, teraz jest fatalny do streamowania.
on nie jest w ogóle stabilny. Mogę mieć przez pół godziny, mogę mieć bardzo stały, bardzo dobry internet i później po tych pół godzinach zleci praktycznie do zera i stream mi się po prostu wyłączy. Tak było, kiedy nagrywałem z live'a, czy streama, z Terrarii jeszcze. Musiałem pociąć tego live'a na 5 części chyba, żeby był po prostu, żeby się nagrywało dalej. Bo 5 razy mi wysiadł internet. Tragedia. Jest niby ta dobra wieść, że mają mi światłowód założyć, ale to takie niby, że na wiosnę dzisiaj. Dzisiaj. Nie, na wiosnę dzisiaj. Niby, że na wiosnę w tym roku. Ale jakoś boję się im wierzyć, bo znam przypadki, gdzie ludzie musieli czekać no po kilka lat dłużej na ten światłowód. Więc nie mam zbyt wysokich nadziei co do tego internetu, ale miejmy nadzieję, że będzie lepszy w przyszłości. I kiedy będzie lepszy, kiedy się poprawi sytuacja z tym internetem, będę robił live'y, bo wolę robić live'y niż nagrywać gameplaye. Nie wiem dlaczego, wolę taką... Ciekawiej jest. Jest lepsza interakcja z widzami niż podczas gameplayu. Gameplay to sobie oglądasz, kurde, jak osoba gra. Nie masz wpływu na to, co ona robi. I to jest takie... Mych. Znaczy oglądam gameplay, nie mam nic przeciwko gameplayom, ale osobiście wolę nagrywać streamy, wolę nagrywać live'y niż gameplaye zwykłe. Dlatego tak mało gameplayów jest na kanale, chociaż cały czas mówią: nagraj Terrarię, nagraj Teva, nagraj Minecraft, nagraj Team Fortress 2, nagraj Portal, wszystko nagraj, wszystko! No więc jeśli się, jak się tylko poprawi moja sytuacja z internetem, tak, będą live'y. Może nawet co tydzień. Cholera wie, może będę zajęty. Przepraszam tych ludzi, którzy czekają na drugi odcinek Minecrafta. Bo tam nawet obiecywałem, że będę budował domki dla każdego, dla pierwszych 10 wspierających. Boję się, że nie dotrzymam tej obietnicy, bo po prostu nie mam za bardzo chęci grać w Minecrafta. A i tak na zakończenie, jak złapać Zwyrodnialca 2 wychodzi jutro. Dziękuję za oglądanie, pa pa. Ale jesteś fajny, panie Piotrze. Tak wiem, dziena.